Próbujemy właśnie zrealizować zadanie numer 7 na ulicy Górnej 6. Tutaj znajdowała się kiedyś synagoga i łaźnia. Jest tablica pamiątkowa. Nie możemy znaleźć dokumentu, mimo że mamy rozglądać się wyraźnie. Tutaj z koleżankami obeszliśmy. Nie jesteśmy w stanie nic znaleźć, więc praktycznie jesteśmy zagubieni. Nie wiemy, co robić. Albo jest tak dobrze ukryta, że nie jesteśmy w stanie jej znaleźć. Miejska. Jest to forma rozrywki, która łączy w sobie elementy podchodów harcerskich, gier RPG, gier komputerowych. I nasza gra miejska polegała na tym, żeby gracze poruszali się w przestrzeni miejskiej w poszukiwaniu wskazówek, które pomogą im rozwiązać przygotowane przez nas zadania. Tegoroczna gra miejska odbyła się drugi raz i dotyczyła wielokulturowego Otwocka Ireny Sendlerowej. Wzięło w niej udział 120 osób, około 120 osób, zgrupowanych w 29 drużynach. 27 drużyn dotarło do muzeum i oddało nam zeszyty gry. Pierwsze miejsce zdobyła drużyna Jacek Aga. Jesteśmy drużyną Jacek Aga. Jak łatwo się domyślić, nazwa powstała od imiona Jacka i Agi. Skompletowanie wszystkich zadań do gry zajęło nam około 4,5 godziny. Wygraliśmy dlatego, że Agnieszka ma dobry i duży talent plastyczny. Bardzo nam się spodobały nagrody. Wygraliśmy mnóstwo fajnych, ciekawych książek. Liczymy na jeszcze fajniejsze. W przyszłym roku przede wszystkim wygraliśmy takie pudełeczkę. To jest GPS bodajże. To nam się przyda, gdyż bardzo lubimy chodzić po górach. Nam się przyda na pewno. Książeczkę dzieci Ireny Sendlerowej. Przewodnik po Otwocku. Mapę Otwocka oraz broszurkę o miejscach pamięci narodowej w naszych okolicach.